Protestantyzm to jest jedna z największych herezji, która zaprzecza większości prawd wiary chrześcijańskiej. Jak dyskutować z protestantami? Często jest to po prostu na zasadzie obrzucania się cytatami z Pisma Świętego. Musimy wiedzieć, co zrobić, żeby tych swoich atutów nie mogli wykorzystywać, jeżeli chcemy z nimi dyskutować. W przypadku protestantyzmu wystarczy, że protestant zarzuci was kilkoma cytatami z Pisma Świętego, wyrwanymi z kontekstu, że protestantyzm jest nęcący dla osób, które nie znają się na tym temacie. Ktoś pozornie myśli, że protestantyzm ma sens, a katolicyzm nie, bo tradycją chrześcijańską od początku było to, że tworzyło się wizerunki Matki Bożej i potem męczenników świętych, tak? I oddawało im cześć rzeczy, które wewnątrz Kościoła zostaną zatwierdzone pod asystencją Ducha Świętego i pod przewodnictwem Piotra, będą prawdą. Cześć, witam Was na kanale Okiem Tradycjonalisty. Ja mam na imię Ludwik. I dzisiaj porozmawiamy sobie o takim temacie, jak dyskutować z protestantami, bo to często jest jakby temat, za który nie wiemy, jak się zabrać. I ja chcę tutaj przekazać jakby taką mapę tego, jak należy dyskutować z tymi heretykami, bo inaczej się nazwać nie da. Natomiast zanim przejdziemy do tematu odcinka, na starcie zachęcam Was do zasubskrybowania naszego kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Możesz też kliknąć dzwoneczek, który będziesz na bieżąco z kolejnymi filmami na naszym kanale i dać łapkę w górę, jeżeli filmik Ci się spodoba. Jeżeli doceniasz naszą pracę i chcesz, żeby nasz kanał się rozwijał, chcesz, żeby tradycja katolicka była coraz lepiej widoczna w polskim internecie, zachęcam też do wsparcia finansowego naszej działalności poprzez portal Patronite. Chcemy, żeby kanał się rozwijał, już powoli wdrażamy nowe serie, podsumowania tygodnia niedawno zaczęły wchodzić na kanał. I to jest dzięki właśnie patronom, bo pierwszy cel na naszym Patronite to było 500 zł i ten cel został osiągnięty. I dzięki temu nagrywamy właśnie te podsumowania. Kolejny cel to jest 1800 zł, gdzie zaczynamy jeździć po Polsce z moją żoną i będziemy kręcić materiały z sanktuariów, ważnych miejsc dla polskiego kościoła i polskiej historii też i opowiadać o nich z pokazywaniem mam właśnie różnych takich przebitek z tych miejsc i wywiadów też z miejscowymi kapłanami i nie tylko. Także to jest kolejny cel, 1800 zł. Mamy na ten moment 710, jak kręcimy ten film. Liczymy, że uzbieramy wkrótce te 1800 i ruszymy dalej, bo dalsze plany też są ambitne, ale o tym możecie poczytać na naszym Patronite. Zajrzyjcie też na nasze Instagramy, które wyświetlają się teraz nade mną, ich nazwy i do wszystkiego link macie w opisie w razie czegoś. I tymczasem przejdźmy do tematu. Protestanci. Wszyscy, jak tutaj siedzicie przed telewizorami, czy tam przed komputerami, czy przed telefonami, wiecie, i my też wiemy z moją małżonką, większość tradycjonalistów to wie, że protestantyzm to jest herezja i to jest jedna z największych herezji. To jest herezja, która zaprzecza większości prawd wiary chrześcijańskiej i wprowadza zasadę sola scriptura, czyli kierowania się tylko Pismem Świętym. Oczywiście między innymi, bo tam jest też negacja sakramentów w rozumieniu katolickim, negacja nauki o łasce i bardzo wiele innych rzeczy, o ofierze mszy świętej oczywiście i tak dalej. Natomiast dzisiaj przejdziemy do tego tematu jako tego, jak rozmawiać, jak dyskutować z protestantami, bo to jest rzecz, którą często nie wiemy, jak się za nią zabrać, tak? Często jest to po prostu na zasadzie obrzucania się cytatami z Pisma Świętego i tak dalej. Musimy wiedzieć, w czym są dobrzy protestanci i musimy wiedzieć, co zrobić, żeby tych swoich atutów nie mogli wykorzystywać, jeżeli chcemy z nimi dyskutować. To jest generalnie taktyka na wszystko. Jak trenujemy jakiekolwiek sztuki walki, nie wiem, na przykład tutaj posłużę się analogią przez sekundę, za chwilę wrócę do głównego tematu. Najlepszym przykładem jest tutaj MMA, to jest przykład, który lubię podawać. Nie, można nie popierać, można popierać ten sport, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, jak tam pierwsze zawody jakby w UFC, jak były wygrywane. Były wygrywane tak, że większość zawodników była przygotowana do walki w stójce. To powiem krótką dygresję tylko. Większość zawodników była przygotowywana do walki w stójce. Zawody wygrał zawodnik brazylijskiego jiu-jitsu. Pomimo, że w stójce było o wiele gorszy, to potrafił walczyć w parterze i potrafił wszystkich przeciwników sprowadzić do parteru. I dzięki temu wygrał zawody, pierwsze UFC. I dlatego walka w parterze stała się taka popularna w ostatnim czasie, bo to działa w sytuacji, gdy ktoś tego nie umie, tak? I to samo jest w dyskusji. Jeżeli dyskutujemy z kimś, z kimkolwiek, to jest ogólna zasada. Zaraz przejdę, jak to działa z protestantami na konkretnym przykładzie. Ale jeżeli dyskutujemy z kimkolwiek, musimy zdać sobie sprawę z tego, jakie ma mocne strony, jakie ma słabe strony. I musimy zdać sobie z tego, jakie my mamy mocne strony i co zrobić, żeby przejść do dyskusji w obrębie naszych mocnych stron. Bo oczywiście, jeżeli chodzi o dyskusję, to trzeba też ją podzielić na
jakby dwa rodzaje dyskusji. Jest dyskusja typowo akademicka, naukowa i to jest dyskusja, w której ścierają się argumenty po to, żeby ustalić jakąś wersję prawdy. To znaczy w sensie nie wersję prawdy, bo prawda jest jedna. Dosłownie, żeby ustalić prawdę, czyli dojść do prawdy na podstawie różnych argumentów. Tak? To jest dyskusja typowo akademicka. Natomiast większość dyskusji, jakie się toczą w przestrzeni publicznej, to nie są dyskusje akademickie, tylko to jest próba zakrzyczenia drugiej strony po to, żeby wykazać swoją rację. I na podstawie tego, niestety, większość osób decyduje o tym, jakie ma poglądy polityczne czy poglądy religijne. W tym wypadku powiemy o religijnych. Dlatego tutaj bardziej pokażę Wam taktykę, co robić, żeby tej drugiej formie dyskusji, czyli ja ją nazwę debatą publiczną, bo to jest tak naprawdę debata publiczna, co zrobić, żeby katolicyzm wychodził wygrany w tych debatach publicznych, a nie przegrany z protestantyzmem, który jest nęcący dla osób, które nie znają się na tym temacie i jakby proste przedstawienie argumentów przez protestanta powoduje, że ktoś pozornie myśli, że protestantyzm ma sens, a katolicyzm nie, bo katolicyzm ma tak dużo prawd wiary, że żeby je wyłożyć, żeby to faktycznie miało sens, to trzeba było mieć na to bardzo dużo czasu. Zazwyczaj w dyskusji takiego czasu nie ma. Natomiast to jest generalnie ze wszystkim. Tak samo jest, nie wiem, z poglądami tak zwanymi konserwatywno-liberalnymi. Dużo osób łapie się na to, że one są takie proste w odbiorze. Że tam jest prosty argument, prosta odpowiedź na wszystko. Nie trzeba dużo intelektualizmu, czytać różnych książek i tak dalej. Wystarczy wysłuchać dwa wywiady, jednego polityka z muszką i już się wie wszystko w temacie wolnego rynku. I tak samo jest tutaj. W przypadku protestantyzmu wystarczy, że protestant zarzuci was kilkoma cytatami z Pisma Świętego, wyrwanymi z kontekstu, i on już ma na starcie nad wami przewagę, bo wy będziecie musieli mu wytłumaczyć, dlaczego te cytaty są wyrwane z kontekstu, dlaczego one nie pasują do doktryny chrześcijańskiej. Przykładowo, nie wiem, o kulcie obrazów. Mogę tu szybko powiedzieć, jak to działa. W kwestii kultu obrazów jest tak, że oni podają cytat ze Starego Testamentu i mówią, że Kościół usunął przykazanie z dekalogu, tak? To jest dosyć częsta argumentacja protestantów o tym, że nie należy oddawać ci żadnym obrazom i niczemu, co jest stworzone. Tak? Nie pamiętam dokładnie, bo nie mam tutaj cytatu ze sobą, ale mówię mniej więcej, jak to działa. To było w Starym Testamencie, jak była mowa o dekalogu. Tak? Jak będę mógł, to wrzucę cytat na ekran w tym momencie. I oni bardzo często rzucają ten cytat, potwierdzający według nich to, że katolicyzm nie ma racji, bo nie można oddawać ci obrazom. Tak? Natomiast pomijają cały kontekst, bo ten przykaz zakazu oddawania czci obrazom dotyczył starego prawa. I to stare prawo zostało wypełnione poprzez wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. I zostało wtedy zawarte nowe przymierze. I w tym nowym przymierzu my już znamy postać Boga w Chrystusie. Chrystus się wcielił. Dlatego my wiemy, jak Chrystus wyglądał. I zakaz czci obrazów w Starym Przymierzu dotyczył tego, że nikt wtedy Boga nie widział i był zakaz wyobrażania sobie Boga. Natomiast chrześcijanie w sytuacji, gdzie Pan Jezus został wcielony i jest Bogiem, człowiekiem, my już widzieliśmy oblicze Boga, apostołowie widzieli też o przemienionego Pana Jezusa na górze Tabor, tak? I tradycją chrześcijańską od początku było to, że tworzyło się wizerunki. Najpierw Pana Jezusa, Matki Bożej i potem męczenników świętych, tak? I oddawało im cześć nie na zasadzie oddawania czci obrazom, tylko na zasadzie czci poprzez wizerunek do świętego, czy do Pana Jezusa, czy do samej Trójcy Świętej, tak? Zależy, czy wizerunek jest na obrazie. Natomiast, żeby to wszystko wyjaśnić i jeszcze podać kontekst historyczny, widzicie, że ja tutaj już mówię, nie wiem, myślę, że z półtorej minuty tylko w tym temacie, a osoba, która jest protestantem i by ze mną teraz dyskutowała, podałaby tylko jeden krótki cytat. A ja, żeby się z tego wyplątać, musiałbym mówić sami przez dwie minuty. I z czego już to moje mówienie byłoby w uszach słuchaczy, którzy by słuchali tej dyskusji, już rozmydlone przez ich pierwsze wrażenie na temat katolicyzmu. Bo dobra, ja sobie tutaj coś pogadałem, no ale ten podał cytat z Pisma Świętego. To jest święta księga Kościoła katolickiego, więc dlaczego moja gadka ma być, moje argumenty mają być więcej warte niż cytat z Pisma Świętego? I także w uszach słuchaczy już, nawet jak wytłumaczymy to merytorycznie i w dyskusji akademickiej byśmy wykazali rację, jeżeli w tej pierwszej formie dyskusji, to jednak w debacie publicznej argumenty, siła argumentów nie ma takiego znaczenia jak to, jakie wrażenie zostawimy na słuchaczu. Dlatego taki sposób dyskutowania z protestantem nie ma sensu. Co trzeba zrobić? I tutaj jest potrzebna ta taktyka, o której mówiłem na początku. Trzeba wyprowadzić protestanta z tego,
w czym jest mocny, zabrać mu jego atuty i wejść na poziom dyskusji katolicki. Zaraz pokażę Wam jeden przykład takiego dyskutowania, natomiast to jest tylko jeden przykład. Nie jest to jedyny sposób słuszny dyskusji z protestantami, natomiast jest to mój przykład, jak można protestanta wyprowadzić z jego mocnych stron ku naszym mocnym stronom, tak? Czyli wytrącić go tak naprawdę z równowagi. I dalej już jakby debata będzie się toczyć po naszej myśli. Oczywiście posłużę się tutaj cytatem z Pisma Świętego, który mam przygotowany, także sobie go odczytam. I teraz tak. Moim pomysłem, propozycją dyskusji, oczywiście Wy możecie zbudować sobie swoją argumentację, do czego Was zachęcam. Natomiast ja Wam podam przykład. Moją propozycją jest to, żeby wyjść od czegoś, z czym protestant się musi zgodzić. Czyli czegoś, co pochodzi z Pisma Świętego, ale co nas równocześnie przekieruje ku całej nauce Kościoła katolickiego. Żeby można było na jej podstawie dalej argumentować. I moim cytatem, który ja zawsze stosuję w dyskusji z protestantami, żeby przejść dalej, jest, i to ważne jest, żeby to zrobić na początku dyskusji, jest następujący cytat. Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego z ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, czyli skała, i na tej skale zbuduję kościół mój, a bramy piekielnego nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. I to jest fragment z Ewangelii Świętego Mateusza, rozdział 16. I teraz tak, zwróćcie uwagę, że w tym fragmencie sam Pan Jezus mówi, że to, co Kościół pod przewodnictwem Świętego Piotra, a sukcesja Świętego Piotra jest w Rzymie, o czym wiemy z tradycji, i zresztą wiemy to z historii, nie tylko z tradycji, bo można to wykazać na podstawie argumentów historycznych, w razie jak była taka potrzeba, ale to idąc dalej. Wiemy, że sukcesja Świętego Piotra jest w Rzymie. Wiemy, że Pan Jezus obiecał Świętemu Piotrowi, że wszelkie rzeczy, które wewnątrz Kościoła, to jest właśnie wykazane w Piśmie Świętym, które zostaną zatwierdzone pod asystencją Ducha Świętego i pod przewodnictwem Piotra, będą prawdą. Będą prawdą, czyli będą zgodne z tym, ze stanem faktycznym. Czyli jeżeli Kościół na jakimś soborze zbiera się, do tego za chwilę przejdę, i ogłasza dogmat, na przykład o Trójcy Świętej, gdzie tego słowa nie mamy użytego w Piśmie Świętym, to ten dogmat jest zgodny z prawdą. I to jest pole, na którym możemy już dyskutować o prawdach wiary katolickich. Bo tutaj już budujemy argumentację dalszą na podstawie czegoś, co wykazaliśmy na polu protestanckim, czyli Pisma Świętego, że jest prawdziwe, i wychodzimy równocześnie poza ramy protestanckie, bo ten fragment wskazuje wyraźnie, że można dyskutować dalej poza ramami Pisma Świętego. Jeżeli poszukacie, to na przykład macie, to są pomocnicze argumenty dalej. Macie też argumenty, macie też cytaty, w których jest napisane, że nie wszystko zostało wpisane w Piśmie Świętym, co Pan Jezus przekazał, tak? Jest kilka takich fragmentów. Teraz nie mam tutaj przygotowanego cytatu, ale jak znajdę, to go wstawię też na ekranie tutaj, żebyście widzieli. Także wychodzimy w tej sytuacji poza argumenty protestantów, no bo wykazaliśmy na podstawie ich argumentacji, ich sposobu argumentowania, że można wyjść poza ten sposób argumentowania i dalej ważne, żeby nie dać się zepchnąć do cytatów, czyli jeżeli wykazaliśmy to od razu zarzucić ich jak największą ilością argumentów, czyli Pan Jezus powiedział, że Kościół ma rację, a ustalił taki dogmat na tym soborze, taki dogmat na tym soborze, kolejny dogmat na tym soborze. Od zawsze rozumiał mszę świętą w ten sposób, co dogmatycznie ostatecznie zostało również w tym samym Kościele pod przewodnictwem następcy świętego Piotra potwierdzone. Dlatego tutaj wykazujemy już bardzo dużo błędów w doktrynie protestanckiej, ale jednak przesłanką pierwotną jest cytat z Pisma Świętego. Więc nasza argumentacja ma sens, czy w oczach słuchaczy, którzy tego słuchają, czy osób, które to czytają w internecie, tak? I oni widzą już, że ta argumentacja jest zbudowana na solidnej podstawie. Protestant nie może się z tą podstawą nie zgodzić. Oczywiście wy go nie przekonacie tą argumentacją do wiary katolickiej. Takie przypadki są bardzo rzadkie, żeby ktoś się przekonał na podstawie argumentacji. Natomiast
dyskutując tak wielokrotnie, jest szansa, że takie ziarenko rzucone w takiej sytuacji w przyszłości zakiełkuje. Być może on się w pewnym stopniu przekona, może się nawróci na katolicyzm. Jeżeli się nawet nie nawróci, to jest szansa przynajmniej, że będzie mniej szkodliwy wobec katolicyzmu, ale osoby, które tego słuchają lub czytają, widzą, że katolik ma solidną bazę argumentacji zbudowaną na konkretnym przykładzie, tak? I że ona się trzyma kupy. A druga rzecz, my tego protestanta, jeżeli zarzucimy dalszymi argumentami wywodzącymi się pierwotnie z Pisma Świętego, ale idącymi dalej, to w oczach wszystkich jesteśmy tymi lepiej przygotowanymi, tymi, którzy mają solidniejszą argumentację, tymi, którzy nie dali się zepchnąć, więc wrażenie, o którym mówiłem na początku, to pierwsze wrażenie, które u słuchacza jest najważniejsze, ważniejsze niż logiczna argumentacja w przypadku debaty publicznej, zostaje. Zostaje pozytywne, na korzyść Kościoła, a korzyść Kościoła to jest to, o co nam wszystkim chodzi. Także to jest taki sposób dyskutowania z protestantami, jaki chciałem wam przedstawić. Oczywiście nie dam wam tutaj jakby wszystkich argumentów, jak tutaj zaorać protestanta w każdej kwestii, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wam przekazać sposób myślenia, jaki trzeba zbudować, żeby pójść dalej z tą argumentacją. I zachęcam was też do budowania własnej argumentacji. Jeżeli macie jakieś argumenty przeciwko protestantom, to zachęcam was, żebyście pisali je w komentarzach pod tym filmem. Jeżeli dotrwaliście do końca, zachęcam też, żebyście napisali protestantyzm to herezja. I dziękuję wam za uwagę. Jeżeli wam się spodobał filmik, zostawcie łapkę w górę i do następnego odcinka. Czołem!